Cześć wszystkim, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wspólnie zrobimy pączki. Zapraszam do oglądania. Wszystkie składniki znajdziecie pod spodem filmiku. Do misy wlewamy roztopione masło z mlekiem podgrzanym. W środku też mam roztopiony cukier oraz sól. Następnie dodajemy drożdże. I dodajemy 3 łyżki mąki. Całość mieszamy. Po wstępnym przemieszaniu musimy odczekać około 15 minut, aby drożdże zaczęły pracować. Po tych kilku minutach dodajemy resztę mąki i mieszamy, wyrabiamy około 10 do 15 minut. Po wymieszaniu całość odstawiamy do wyrośnięcia na około godzinę. Tak wygląda ciasto po godzinie. Teraz będziemy formować malutkie kręgi. Zaraz Wam pokażę jak. I znowu pozostawimy ciasto do wyrośnięcie na jakieś pół godziny. Warstwa ciasta musi mieć około 1,5 cm. Wielkość pączków dobieramy do siebie. Pączki można w tym momencie po wyrośnięciu, czyli za jakieś pół godziny przed smażeniem, już nadziewać. Ja natomiast będę to robiła później, gdyż łatwiej będą mi te pączki się smażyły i też nie będzie ryzyka, że drzem czy zawartość tego pączka wycieknie do oleju. Środek pączków możemy dobrać do siebie. Ja będę robiła klasyczny dżem z róży. Resztę ciasta zagniatam i jeszcze powstaną mi z tego, myślę, że jakieś 2 pączki. Równie dobrze możemy formować ręcznie, nie wycinać. I w takim przypadku dzielimy sobie ciasto na równe wagowo części. Zagniatamy w kuleczkę i odkładamy i lekko przygniatamy. I efekt w zasadzie jest ten sam. Ostatni będzie najmniejszym. Ja pączki będę smażyła na oleju ze smalcem. Można smażyć na samym oleju lub na samym smalcu i można też pączki upiec. Jeśli ktoś chciałby dietetycznie. Pączki wtedy będziemy piekli przez około 20 minut. W 160 stopniach. Musimy obserwować w zależności od piekarnika nagrzanego bez termoobiegu. Pączki odsuwamy od siebie na dość znaczne odległości, gdyż urosną. Całość przykrywamy teraz ściereczką i będziemy czekać. W tym czasie możemy sobie przygotować nadzienie, polewę, jeśli będziecie robić, oraz przygotować sobie i pomału rozgrzewać olej ze smalcem lub sam olej. Najlepsza temperatura będzie to około 180 stopni. Musimy pamiętać, aby też temperatura nie była za wysoka, aby tych pączków nie spalić za szybko. One się muszą usmażyć, żeby ciasto w środku nie było surowe. Po usmażeniu odkładamy, wyciągamy, odkładamy na jakiś ręcznik papierowy i kratkę do ostudzenia i potem, jeśli trochę przestygną pączki, możemy nadziewać je farszem. Ja będę używała do tego jakiegoś zwykłego rękawa cukierniczego i takiej tylki. Tylka powinna być dłuższa, ale niestety nie mam. Mam taką, spróbuję sobie poradzić taką. Można użyć zwykłego jakiegoś grubszego worka i odciąć tutaj końcówkę i też jakiś kawałek tylki jakiejkolwiek i spróbować nadziewać. Pączki przykrywamy teraz po to, aby nie wyschły, a za to sobie pomalutku urosły. Pączki będziemy smażyć około 1 do 2 minut. Najlepiej, aby zachować świeżość oleju jak najdłużej, otrzepmy nasze pączki z mąki. Po ostygnięciu pączków nadziewamy je swoim ulubionym nadzieniem. Możemy posypać cukrem pudrem, polać lukrem i to wszystko. Życzę smacznego. Cześć!